Przećwiczymy sobie teraz obliczanie całek nieoznaczonych na dwóch bardzo prostych przykładach. Dlaczego te przykłady są takie proste? No dlatego, że tutaj łatwo jest odgadnąć funkcję pierwotną, czyli taką, której dana funkcja jest pochodną. No i przy okazji tutaj mam takie przykłady, gdzie zmienną, po której całkujemy, niekoniecznie jest x. W pierwszym przykładzie zmienną jest t, w drugim przykładzie zmienną jest a, dlatego tutaj jest napisane dt, a nie dx, bo t. Tym razem jest to tą zmienną, po której całkujemy. Tak samo jak możemy różniczkować po różnych zmiennych, tak samo możemy po różnych zmiennych całkować. No i tutaj, w pierwszym przykładzie, który teraz robimy, zauważmy, że mamy całkę z sumy funkcji. To możemy to przepisać jako sumę dwóch całek. To jest całka z sinusa T dt. No i dodać całkę z kosinusa. Czyli dodać całka, z kosinusa T, DT. Tak możemy zrobić. No i teraz, jak całkujemy sinus? No zastanówmy się, czego pochodną jest sinus. No jeżeli ktoś nie pamięta, czego pochodną jest sinus, to na pewno pamiętacie, że pochodna sinusa to jest kosinus, a pochodna kosinusa to jest minus sinus. No właśnie, może napiszmy to. Pochodna kosinusa, w tym wypadku po T, D po DT, Funkcji cosinus t, to jest minus sinus t. Czyli co to jest za funkcja, której pochodną jest sinus? No, minus sinus jest pochodną cosinusa. Czyli sinus będzie pochodną minus cosinusa. Czyli tutaj muszę napisać minus cosinus t. Jak minus cosinus t z zróżniczkuję, to dostanę właśnie plus sinus t. No właśnie, a pochodna sinusa, to co to jest? Pochodna sinusa t to jest po prostu cosinus t. Czyli całka z cosinusa t, funkcja pierwotna do cosinusa, to będzie po prostu sinus, czyli będę miał dodać sinus t. No i tutaj jeszcze mam dowolną stałą. Mogę do tego wszystkiego dodać jeszcze dowolną stałą c. Ważne, żeby nie zapominać o tej stałej. Bo jak różniczkujemy, to pochodna stałej to jest 0, więc każda funkcja pierwotna, niezależnie od wartości tej stałej c, jest... Dobrą funkcją pierwotną do tej funkcji, o której tutaj zaczęliśmy. No i teraz mamy nasz drugi przykład. Tutaj mamy znowu taką sytuację, że mamy sumę, całkę z sumy. No to mogę znowu napisać, że jako sumę dwóch całek. Napiszę, że to jest całka z e do potęgi a d a. No i to drugie dodać całka z 1 przez a d a. No to zajmijmy się tą pierwszą całką. Mamy tutaj całkę z funkcji wykładniczej. Przypomnijmy sobie, jaka jest pochodna funkcji wykładniczej. Tutaj naszą zmienną jest a, czyli pochodną po a oblicze funkcji e do a. No wiemy, że pochodną funkcji wykładniczej to jest po prostu ta sama funkcja wykładnicza, e do, e do tego samego. No to skoro pochodna funkcji e do a to jest e do a, znaczy, że funkcja pierwotna do e do a to jest po prostu e do a. Czyli mogę napisać, że ta pierwsza całka jest równa E do potęgi A. No a co z tą drugą całką? No ta druga to jest dokładnie ten sam przykład, który był w poprzednim filmie. Tam właśnie liczyliśmy całkę z 1 przez x dx. Tutaj zamiast x mamy zmienną A. Wszystko jedno, jak nasza zmienna się nazywa, jaką literką ją oznaczymy, no więc w tym wypadku wiemy, że ta całka to jest logarytm naturalny z modułu A. No i muszę tutaj dodać znowu dowolną stałą c, no i przy okazji pamiętamy, że jak mamy całkę z 1 przez a, to jest funkcja nieciągła, to tak naprawdę ta stała c może być inna dla dodatnich a, inna dla, dla ujemnych a. Dokładniej wyjaśniałem to w poprzednim filmie. No ale na pewno to, co tutaj napisałem, to jest dobra funkcja pierwotna do tej funkcji, od której tutaj zaczęliśmy.